Co gdybym nagrał film z wampirem i Lizakiem? Siema Lizak, co tam u ciebie mordko? Masz niezłą bruzę chłopie, masz esę. Wampir, jaki ty jesteś by chłopie, masz mnie potrenować. Dawaj, o. No dobrze ci idę. On jest rapem? Panie youtuberze, dlaczego jest tak mało materiałów ostatnio? Bo nam odpierdoliło. A co ty tam robiłeś na tym YouTubie? Na początku gry, a później wpierdzielaliśmy jedzenie z Ignacem i testowaliśmy produkty, mniej więcej. Taki program był przez 2-3 lata. No i na czym grałeś? No kurwa, na kompie, na PC-cie. No, ale na jakich grach? U niego w na czym, znaczy w jakie gry? A w co, rozumiem, dobra. Dobra, a w co? O, w Minecrafta najwięcej. No to mordo, no to w Minecrafta to gra mój syn, no to wariacie, no to jak twój content może trafiać do mnie? Grałeś w Demon Souls? W Demon Souls grałeś? Nie grałem. Dziękujemy. FIFA grałeś? Grałem. Streamowałeś? Ale nie tak, że streamowałem. Grałem 3 razy w FIFA. To pięknie, naprawdę nie, jest grubo. Wiesz, Elden Ring grałeś? Nie grałem. Ja to mordo, idź pograj w Minecrafta. Dobra, kurwa, poczekaj, oprócz Minecrafta... Rozbujał się. Zaraz mam walkę, nie możesz mnie dotykać. Nie no, ja wiesz, małe gierki wolałem grać niż duże. Ja lubię, jak jest gierka tworzona przez jedno, dwie, trzy osoby i one pokazują, wiesz, taki pomysł na grę jakiś, fajny zalążek. To pograj sobie na Noki w węża. Dobra, weź. Nie, wariacie, gdzie ty idziesz dzisiaj? Mordo, co ty odjebałeś dzisiaj? Mordeczko, to jest strój kosmicznego wojownika. Chciałem jakoś zaciekawić widzów naszą nudną walką. Nudną, ponieważ mój przeciwnik jest nudny. Ja staram się ten pojedynek uratować. Jakby ludzie się mną nie interesowali, to bym tu nie był. Po prostu. Równie dobrze można by było powiedzieć, że on jest w tym miejscu, bo był w jakimś programie. Ja wam powiem jeszcze więcej. On tutaj był w Fejmie kiedyś pracownikiem i został wyrzucony po tam 3-4 tych... O, to chcemy słyszeć! O to nam chodziło! Serio, co on tu robił? On tu, nie wiem kim on dokładnie był, ale został wyrzucony, bo po prostu się nie nadawał jakby tutaj do tej na pracy. Na mopa się nie nadawał. Nawet możemy go przyjąć do szatni. Może... Słyszałem nawet, że jakieś tabelki excelowe nie był w stanie zrobić, więc jakby... Okej, no. No i przynajmniej jakoś zwróciłem uwagę niejednego widza właśnie i w ten sposób chociaż. Do tego nawiązać. A, możesz trzymać. No. Bo jestem mega fanem Dragon Balla. Ja też. Kocham. I od razu pierwsze pytanie. Michał, czy mógłbyś na chwilę ściągnąć czapkę? Patrz, którą postać on ci przypomina? Zastanów się dobrze. Piccolo. Tak. Tylko, kurwa, Piccolo. Szatan serduszko. Ale on był silny. Tak? No, kurwa. Teraz no, silny. Ja sobie zaraz sprawdzę. Ty walczysz z Rogerem? Tak. Pewnie się lubicie. Nie, gra ze mną w piłkę, w jednej drużynie. Muszę ci powiedzieć tak szczerze, że chciałbym, żeby wygrał i to szybko. O, no spoko, dlaczego? Szanuję. No, jestem szczery przynajmniej. No. No to może takim pięknym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Dzięki wielkie. Dziękuję za szczerość, doceniam zawsze. Zobaczcie, piękne, tylko Paweł, kurwa, wiecie co założył? Krótkie skarpety do pantofli. Nie. Tak, serio, krótkie skiety ma. Jak tu do was przyjdzie, to powiecie, żeby pokazał nogawę, nie? Serio. Ja uważam, jeden z największych freaków, przyszłych może freaków. Paweł Jóźwiak, jak tam Paweł na panelu? Wszystko było w porządku? Zajebiście, wiesz, ja tu się czuję jak ryba w wodzie, także to już jest któraś z kolei moja konferencja. Dostałem takie szkolenie w lutym, czyli w styczniu od Fame MMA, że już teraz to wykurczę, już mnie nic nie jest w stanie zaskoczyć, nie? A tym razem było spokojniej, czy...? Nie, teraz było zupełnie inaczej, wiesz. Czyli było o wiele bardziej spokojnie. Tak jest, ale to były to już inne konflikty się tutaj narodziły. O co tam chodziło z Tańculą? Wiesz, no, Tańcula cały czas mnie naprawdę, on mnie pierwszy zaczepił, zaczęło się od tego, jak miałem pojedynek z Bogdelem, powiedział, że to dla niego, dla Bogdela będzie bardzo łatwa walka, że znokautuje mnie w pierwszej rundzie.
Potem znowu już zaczął gadać jakieś wzory przed moją walką z Murańskim, że Murański na pewno ze mną wygra, że Paweł Jóźwiak nie ma duszy wojownika, a nic mnie tak nie wkurwiło, nie? Bo ja może umiejętności mam zerowe i tego sportu na stare lata się uczę, kurwa, ale charakter to ja mam, bo jestem byłym sportowcem i nie będzie mi jakiś byle freak takich rzeczy gadał, a potem to już przegiął na maksa, jak mu coś pocisnął, że nie będzie bił starszego pana i tak dalej. No to mówię, kurwa, zakładamy małe rękawice i się napierdalamy jak faceci, bo jestem może do MMA, on dłużej trenuje, jeszcze trochę muszę tam się podłużyć, ale kurde, w stójce mogę się z nim walić. Choćby dzisiaj. Nie? Czyli możesz się z nim pizgać bez problemu. A mam takie pytanie. No problem, nie? A mam takie pytanie, czy uważasz, że Arek odnalazłby się w federacji tej, do której chce i mówi, że zmierza? Co ja ze mnie robisz? Kurwa, ty żartujesz? Paweł, z ciebie? Ty jesteś zawodowcem, jednym z lepszych zawodników kategorii półciężkiej w tym kraju. Biłeś się na całym świecie. No kurwa, gdzie? No, gdzie, kurwa, z całym szacunkiem. Przecież jego przeciętny chłopak, który bije się na fenie w walce semi-pro, robi jak dzieciaka. No kurwa, gdzie Rzym, a gdzie Krym? No nie oszukujmy się, nie? Jeśli on, kurwa, chce trafić do KSW, to ja mogę powiedzieć, że za 10 lat ja będę w UFC, nie? To Arek, taka sama bajera. A Arek nam powiedział, że wy próbowaliście go ściągnąć do fenu. No, pajac. Miał, kurwa, propozycję, tylko, kurde, i ją odrzucił, tylko, że to była propozycja nie walki, tylko propozycja, żeby był kelnerem w strefie VIP na galach, nie? Tam wokół oktagonu, żeby stacą latał, no. A, tego już nam Arek nie powiedział. No, to widzicie, no, kurwa, to popinął ten drobny szczegół. Także rzeczywiście, przeprosiłem Arka, przeprosiłem kibiców, miał ofertę bycia kelnerem na galach FEN, niestety ją odrzucił. Jednego kelnera już mieliśmy w polskim MMA. Już zaszedł wysoko w polskim MMA. Z nami Aroj. Dzień dobry, siemanko, cześć. A dlaczego Aroj? Bo ma taką ksywę. No, tak, no. To jest moja ksywa. Ale nikt tak nie mówi na ciebie, nie? Znaczy już nie, bo tam po chyba, nie wiem, po trzeciej walce, czwartej stwierdziłem, że wolę promować swoje nazwisko niż ksywę. Niż Aroj. Taka średnia. A dlaczego Aroj w ogóle tak ksywa? No bo masz Arek na imię. Tak, ale byłem mega fanem Leroya. Minęło 2-7 lat, od kiedy przyszedłem na świat. 7-1 rocznik, Gielce. Moje miasto, moja. Poznałem w ogóle, chłopie, Leroya, zajebiście. Kurwa, a znasz ten utwór? Poznań, Grunwald i Jeżyce, to dwie najbardziej. Pojebane dzielnice! Ja pierwsze nuty, jak miałem 13-14 lat. Na przykład nasza wieś, to okolice zgnite. O każdej porze dnia spotkasz tu bandytę, w pierdol. Chcesz, to przyjdź na ziemię tomaszkowską. Znajdziesz tu mafię niczym pruszkowską. Chłopie, takie robiliśmy nuty. Ja 12 lat. Albo dam ci dobrą radę, nie bierz się za trawę, lepiej wypij kawę i idź na zabawę. Wariacie, jak miałem 12 lat, to myślałem o tym, czy na piaskownicy ktoś jest ciekawy, nie? Wariacie, już nie będę tak mówił. No strasznie niemiło jest dla każdego takie. Tak. Nie, dla ciebie jest wyjątkowo. Tak. Naprawdę. No. Tak youtuberzy mają. Ja wiem. No. Spoko, teraz już będę milutki. Świetnie. A weź, Maciu, biegniesz w Karolka frontkickiem? Kurwa nie, no bo wiesz, to jest tak, tyle przygotowań już, jeszcze my teraz... My go tu zawołamy. On ja jeszcze dostanę karę od federacji tutaj, albo jeszcze gorzej, kurwa, nie trafię i sobie kontuzję trzecią zrobię. Przecież jaki to byłby wstyd już. No. Już zobacz, już teraz mam takie, że... A cisną cię, że ty wymyśliłeś tą kontuzję? Oczywiście, że mnie cisną, o to co nie... A to bardziej... Dobra, nie mogę powiedzieć, że on... Dobra, a czego miałeś kontuzję? Miałem naderwanie drugiego stopnia czworogłówki tutaj, a później miałem, to jest ubytek kostny w kolanie i fajnie powiedział, nie możesz z tym walczyć. To mocne kontuzje. Dziękuję. I tym akcentem kończymy, dzięki Mandzio. Trzymajcie, Mandzio. Pasta w sztosie. Może tutaj zapytamy kogoś, kto się na tym lepiej zna na pewno niż ty, Michał. Co myślisz o stylówce Mandzia? Mandzio! O, to on, jego. No. A, no spoko, powiem ci, że fajne spodnie. Mogą być trochę szersze spodnie. A gdzie je kupiłeś, wariacie? W sklepie amerykańskim zamawiałem. Tu dwa. Czyli to jest amerykański styl? Tak, amerykański styl. Podoba ci się, Michał? Może dla mnie to takie spodnie nie za bardzo, nie? Ja nie lubię amerykańskiego, bardziej gustuję we włoskim. A, no, ale to jest tak, to z klasą, to facet z klasą. Ale wysoki jesteś. Już? Facet z klasą jestem. Zapamiętaj sobie to, z tego będą takie przebitki. Facet z klasą jestem. Zostawiam was, chłopaki, idę. Dobrze, trzymaj się, wielkie dzięki. Dzięki bardzo. Pioneks. Ja jestem z osiedla, nie? Ja też. Ty pijesz na tych zgrupowaniach? Nie piję na żadnych zgrupowaniach. No, piję? Poważnie? I cię wyrzucili. No to jak to było? Jak ciśnie. Nie, ale czy... Ale to razem chlacie, czy o co chodzi? A trener jest młodszy od ciebie? Nie, starszy. A wygląda na młodszego. Tak? Kurczę, ale Boże, czemu ja tak staro wyglądam? Może mniej piję. Trener od MMA, czy od tyczki? To jest od tyczki.
Po co wziąłeś tu trenera od tyczki? Jest, jest, a dobry, twoim, jest twoim przyjacielem też. Tak. Okej. Okay. A no dobra, to. A to ten trener cię wyrzucił z tego zgrupowania? Nie. Inny. Ale, to jest w ogóle. Jakby ja nie wiem, co on tam czytał za bardzo i tutaj jest. A, dużo czyli to nie jest prawdziwa informacja, tak? Jest to prawdziwa informacja, że musieliśmy opuścić ośrodek. A to nie tylko ty. No, nie tylko ja. Czyli grupowo, żeście się napili. A to sami tyczkarze, czy były, jest? Poczekaj. Był sam alkohol, czy były też dziewczyny? Nie było. Ale powiem wam jedno, że żyć trzeba umieć i trzeba we wszystkim złapać złoty środek. Ale my wychodzimy z tego samego założenia, my się nie oceniamy. Czasem jest taki okres, nawet u sportowców, że mogą sobie pozwolić na wypicie właśnie tego jednego piwa, za które nas wtedy wyrzucili. A balowałeś ze Swobodą, tą co biega? Nie. A chciałbyś? Ale ja ją znam bardzo dobrze. No wiem, to myślam się. Pije dużo, czy nie? Panowie, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Nie piję dużo, bo my sportowcy dużo nie pijemy. Wbrew ja nie pozorom. Piję w ogóle. O, sorry. Nic się nie dzieje. Przeżyłeś? Przeżyłem. Idę do was. No z nami Fagata, przedstawiać nie trzeba. Co powiesz o swojej rywalce? Że słabo wypadła na konferencji. Tak? Bo nie oglądaliśmy. A czemu słabo? No bo tak zabrakło jej argumentów troszeczkę. A jakieś były konfrontacje słowne, jakieś spinki? Tak, powiedziała, że mam zły content, bo wstawiłam na mój kanał nadawczy, który bardzo polecam, że robię kupę. I to pokazałaś? Ale czemu to pokazałaś? A wstawiłam takie zdjęcie, wiecie, gdzie nic nie widać, tak po prostu selfie, robię kupę przed face to face'em. Nie, no nie lubię takich rzeczy, to jest dla mnie takie niesmaczne. Ja lubię, jak kobieta ma klasę. Czyli co, uważasz, że nie ma klasy koleżanka? To jest takie, wiesz, to troszkę, nie wiem, kurwa, nie spodobało mi się to na pewno. A ty lubisz takie rzeczy? Nigdy nie oglądałem takich rzeczy, więc chyba ich nie lubię. Jeszcze masz jakieś pytanie do Agaty? Nie, dziękuję. Dziękuję. Czekam jeszcze na Adriana Polaka, bo z nim przyjechałam, więc z nim wrócę. Do Warszawy? Do moich piesków. Masz psy? Dwa. A koty? Mam uczulenie na koty. Ja właśnie. Ja uwielbiam koty. I są brudne i cię drapią. Co robią? Koty? Mi się załatwiają w domu. Koty są brudne? Ty jesteś wariat. Koty są zajebiste, mają charakter. A ty, kto ma kota, to jebie tym kotem. Wetom, no. Nie, ja na przykład miałem kota, który... Koty cię zjadł, jakbyś umarł, a pies nie. Tak, a człowiek by cię nie zjadł, jakby nie miał co jeść? No ale... Myślę, że kot szybciej. Myślę, że to jest w naszej naturze. Jak nie masz co jeść, no to bierzesz to, co jest pod ręką. Ciebie bym nie zjadł, Michał. Myślę, że jakbyś nie miał co jeść, to jeszcze byś jadł ze smakiem. A mnie? To musiałam to powiedzieć. Zjadłbyś? Nie wiem. Robię kupę przed face to face'em. Ja normalnie jak mam chłopaka, to sobie robimy kupę przy sobie. Nie macie problemu, żeby przy sobie srać kupę? Kupę w majtki. Dobra, wielkie dzięki. Dziękuję, super wywiad. Dobra, Arku, mamy też coś specjalnego dzisiaj przygotowane. Michał, przejmij mikrofon. Zasikam się zaraz, słuchajcie, 11 litrów, więc błagam was jeszcze. Co to Arku, będzie? Specjalnie. Musimy ci pokazać twoją kartę, Aroy, łączny... Ale czemu 199, a nie kurwa 200 na przykład, żeby brakuje... 200 to jest max, jesteś prawie najsilniejszy. Na 99 trzeba było wszystko walić, stary, no. I tak jest dobra, jesteś lepszy od Aroya. Gdzie? A, siła? Wszędzie, ogólnie. Nieprawda, że ty się... Ty, jak no, zaraz, to co? A, dobra, czekaj. Czyli można, słuchajcie, więc można wygrać nawet słabą kartą, moi drodzy. Ale nawet słabą kartą możesz wygrać. Wyprostować, bo to jest akurat karta specjalna, zboostowana. Widzisz, ona jest trochę inna. Karta specjalna, Ferrari, pokazujemy. Wynajdujesz brudy na swojego rywala, odbierasz mu 20 punktów psychiki. O kurwa, ja pierdolę. Nie, ogólnie to moje zdanie, wiesz, wyciąganie takich brudów, wiesz, przed ekran, to nie jestem faworytem. Wiesz. No i Vampir i Casio. 340 ma Cassius? No ale na to wychodzi. To jest też karta zboostowana. No i teraz tak, wychodzisz z Cassiem. No i co? I też jest egzekucja, więc jaka psychika, kurwa, 90-96. No jest trochę... Ja bym edytował te karty, nie? Mi odjęli po ostatnim telefonie na face to face. To jest złota karta. Dobra, czemu on jest złotą kartą? No bo to Cassius. No bo to Cassius. No ale to kiedyś, ale kurwa, teraz Cassius to jest... Kurwa, o 6. Ja Darkowi tego nie pokażę. No oto twoja karta. No. Sprawdź swoje statystyki. Przeczytaj. Jedna z mocniejszych kart w grze. 193. Chyba kurwa najsłabsza chyba.
Czemu? Patrz, jak masz dużo charyzmy. Charyzma 82, siła 49, umiejętności 55. Ale... A inni ile mają? No zaraz. A co ty się przejmujesz innymi, no? Ty oceniaj swoją kartę. No bo, no bo jest, no i psycha 70. Ta 70, 07. O, sorry, 07. Kurwa. Kurwa, nie można mieć gorszej psychiki od Darka. Nie, no dobra, dobra, żartuję. Darek, fajny gość, ale... Aha, o, overall. 07, to jest bardzo ważne. Ja już wiem, kto te karty robił. Kto? Ty chyba. Ale dlaczego uważasz, że to ja robiłem? Ale patrz, najlepsze jest to, że ja mówiłem, że jak ty to zobaczysz, to będziesz do mnie zaraz. To masz 90 niby. No, no niby tak! No. A ile powinien mieć? To za dużo. On zrobił kartę, że ty jesteś słabszy od tańculi. Co byś powiedział na tą kartę? Jakbyś to skomentował? Nie no, ale skomentujmy. I czemu nie jestem złotą kartą? No bo to jest taka karta twoja, która się trafia w każdym bosterze. Niestety nikt już nie jest to specjalna. Jest jej za dużo, kurwa. Ale jak od razu nas podsumował, jesteście chuje. Ale fajne zdjęcie masz. Ładne, bardzo ładne zdjęcie, tak. Karta też jest dobra. Przynajmniej każdy ją będzie miał. Wiesz, no teraz może... Będziesz w każdym domu. Na ziemi będą porozrzucane, oni znowu... No tańcule, nie, wymieńcie się, kurwa, mam do wymiany. Tańcule, nie, ja też mam. 10 tańcul za jednego pasterdaka. 10 tańcul za jedną pasterdaka. No dzięki. No, ale będą następne edycje robione tak, że może... Aroj zostanie zboostowany. Spokojnie. Piszcie, czy chcecie, żeby Aroj dostał boosta. Tak. I co z tego, w sensie każdy z rano, nie?